Aloha, bracia i siostry! Witam, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie dość nietypowy materiał rozpoczynający moją serię, jaką będzie droga ku pokonaniu uzależnienia. Nigdy chyba nie wspominałem o tym, ale od jakichś 3-4 lat, albo nawet i dłużej, jestem uzależniony od niezdrowego jedzenia, głównie od słodyczy. I cóż, nie wiem nawet jak ruszyć ten temat. Na pewno, zapewne jakby ktoś inny nagrywał taki temat, nie miałby takiego uśmiechu jak ja, tylko cóż, no bo uzależnienie to jest problem i od razu jak myślimy o problemach, to przydarzają się negatywne emocje i smutania. I cóż, to nie jest żaden materiał reżyserski. Moje życie jest dość po prostu szalone, dość sielankowe, dość, tak bym powiedział, żyjące sobie bez żadnych konsekwencji. I tak się jakoś zadziało. Jak to się zadziało, to może jeszcze będę nagrał w późniejszych materiałach, bo to będzie cała seria, że uzależniłem się od cukru, głównie od cukru, od soli i od całego niezdrowego jedzenia. I co mi to dało? Dało mi na pewno przeróżne rzeczy, jak nie wiem, na pewno, nawet nie wiem jak ruszyć ten temat. Może jednak powiem o tych złych rzeczach. Cukier, sól, mąka, to są tak samo narkotyki, to są tak samo właśnie substancje narkotyczne, tak samo właśnie jak tak zwane narkotyki, jak alkohol i tak wszystko. To są substancje narkotyczne, silnie uzależniające i jak najbardziej można się uzależnić od cukru, soli, mąki i całego tego niezdrowego jedzenia. I tak to przebiega. Jedni tego jedzą więcej, inni mniej, a ja właśnie od tych 3-4 lat spożywałem ogromne ilości cukru. Czekolady, ciasteczka, chipsy, frytki, masa orzechowe. I cóż, co to doprowadziło? Doprowadziło to tylko do tego, że zniszczyłem sobie bardzo jelita i po prostu zniszczyłem sobie zdrowie, można powiedzieć, bo jedząc takie ilości cukru i tak dalej, jelita muszą to trawiać, przetwarzać, wydalać. Do tego jeszcze oprócz tego piłem ogromne ilości kofeiny, kawy, herbaty, yerby mate i tak dalej, aby to wszystko przepychało się, że właśnie, żeby to się nie osadzało w tłuszczu, tylko wszystko to się przepychało i doprowadziło to do dość poważnego problemu, jakim są jelita, które na dzień dzisiejszy czuję, że w jelitach właśnie w tym miejscu, o, i nawet jeszcze tutaj z tyłu od strony bardziej właśnie też kręgosłupa, czuję jakiś ból, właśnie tutaj w miejscu jelita grubego czuję praktycznie codziennie jakiś ból, mniejszy, większy, często jest to większy ból, jest też tam jakiś guz jak dotykam i co tam, no jest sprawa poważna, są problemy z wypróżnianiem, często właśnie z wypróżnianiem, jak jest guz, to wiadomo, że tam wszystko krwawi, skąd wiem, że to wszystko krwawi, bo to wszystko widać po wypróżnieniu. Jak ktoś chce poczytać, jakie są oznaki na przykład tego, że jakieś tam wypróżnianie jest z krwią, to można sobie poczytać. I cóż, nie wiem nawet jak się do tego zabrać, tutaj tylko tak wam chcę zaobrazować problem, do jakiego się doprowadziłem. Nie wiem, oprócz tego skutkiem jedzenia takiego niezdrowego żarcia jest takie moje lekkie otumanienie, problemy z pamięcią, że po prostu no cukier i całe niezdrowe jedzenie wyniszcza organizm. Później jak człowiek zapija to kawą, to już tym bardziej wyniszcza układ nerwowy. Właśnie często też jakieś pojawiają się u mnie jakieś takie drobne delirki. Raz nawet w nocy miałem takie cięższe delirki, które trwały prawdopodobnie kilka sekund. No ale tak to jest. Duże ilości kawy również wyniszczają nasz układ nerwowy. O tym niewiele osób mówi. I cóż, chcę w końcu skończyć z tym. Od 3-4 lat zmagam się z tymi słodyczami. Próbowałem już wiele razy się ich pozbyć, wyjść z uzależnienia, ale to nie przynosiło efektu. Więc może to jest właśnie to, aby wyjść do ludzi z problemem, nagrać filmik, który wam coś da. Może ktoś z was wyniesie jakieś lekcje,
czy cokolwiek, a ja będę miał motywację, wychodząc właśnie na światło dzienne z moim problemem, będę czuł właśnie taką potrzebę, żeby obrazować Wam, co i jak to przebiega i jak to wygląda. Na pewno chcę się pozbyć tego nałogu, to nie jest nic dobrego. Wiadomo, że jak się zje czekoladkę, to momentami ma się przypływ tak zwanych endorfin, jest humorek i tak dalej, ale później jest spadek cukru i ta energia spada, żołądek musi pracować, jelita i chorujemy i nasze ciało się zatruwa, zakwasza się, powstają różne bakterie, grzyby i to nie jest nic dobrego. I zwłaszcza problem jest na tyle poważny, że nie wiem co jest z moimi jelitami, czuję, że w tym jest jakiś guz i tak prawdopodobnie jest. Nie wiem, czy to jest jakiś zwykły guz, czy może rak. Też jest taka możliwość, jeżeli od takiego czasu, no bo naprawdę od 6 lat jem te słodycze, a od jakichś 3 lat to właśnie czuję ten ból w jelit i mam problemy z wypróżnieniem się. I nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, czy to wszystko się nagrywa. Już tutaj mówię 6 minut, myślałem, że nawet więcej. I będę chciał z tego wyjść. Na pewno co kocham w życiu to są głodówki. Będę chciał przeprowadzić głodówkę. Czy to się uda, zobaczymy. Mam takie plany. Na pewno wiem, że głodówka na wychodzenie z uzależnień nie jest najlepsza, bo na początku jest bardzo trudno i później jak się wychodzi z głodówki, to się wraca do tego jedzenia i tak dalej, więc ona nie jest najlepsza, ale czuję, że jeżeli nie zrobię głodówki, najlepiej suchej i takiej właśnie długo dni, na przykład, nie wiem, 2 tygodnie czy 3 tygodnie, gdzie pierwszy tydzień bez kompletnie jedzenia ani wody i po prostu czuję, że jak nie zrobię tej głodówki, to w końcu jelita mi wysiądą i będzie papa z tego świata. I mówię to całkiem poważnie, mimo iż teraz się śmieję, to po prostu, no ja taki jestem, że ja nie będę tutaj nagrywał jakiegoś smutów czy jakichś płaczów, mimo że problem jest poważny i czuję się kiepsko. Właśnie te jelita sprawiają, że ostatnio, no nie ostatnio, no prawie że często, bardzo często, od dawna mam bardzo mało energii i plus jeszcze właśnie jestem otumaniony, mam problemy z pamięcią i koncentracją, bo to wiadomo, wszystko tutaj, cukier, może nawet nie sam cukier, ale te wszystkie substancje, konserwanty i tak dalej, które są w słodyczach, to wszystko nam szkodzi, się odkłada w organizmie i niszczy. No ale główny problem to są właśnie jelita i chcę po prostu to naprawić. Możliwe, że tutaj wiele osób na przykład by chciało się dowiedzieć, co kompletnie jest z moimi jelitami. Niestety nie jestem ubezpieczony, więc nie pójdę się przebadać. Nawet jeżeli bym chciał, nie popieram normalnej medycyny, chociaż dla samego siebie możliwe, że z ciekawości chciałbym wiedzieć, co w tych jelitach siedzi, to bez ubezpieczenia tego nie zrobię. No ale cóż, temat jest poważny. I może wyjdzie z tego jakaś fajna seria edukacyjna, niezależnie od efektu, bo nawet jeżeli mi się nie uda wyjść z uzależnienia, to i tak zawsze pamiętajcie, że możecie się uczyć na błędach innych i wyciągać wnioski. Czy polecam takie odżywianie się i niszczenie organizmu? Cóż, myślę, że odpowiedź nawet jest, można powiedzieć, że twierdząca. No, każdy ma prawo doświadczać życia na swój sposób, wszystko jest po coś. Wszystko jest po coś. Ze wszystkiego możemy wyciągać lekcje. Możliwe, że u mnie w życiu tak musiało być, że musiałem doprowadzić swój stan zdrowotny do takiego właśnie stanu, aby się przebudzić czy coś. A możliwe, że nie wiem, możliwe, że mam za sobą wolę, za sobą silną wolę, aby wyjść z uzależnienia. No ale cóż, no to jest uzależnienie tak jak inne. O tym się nie mówi, bo słyszymy tylko na przykład o alkoholu, o narkotykach, o papierosach, o hazardzie, a jakieś tam uzależnienie od słodyczy to niby jest temat, ale nie jest on tak rozwałkowany jak właśnie inne. A jest naprawdę poważny temat. Jednakże no zdaję sobie sprawę, że jak się zje czekoladkę, to nie to samo, co jak się wypije piwo, czy pójdzie się zagrać na maszynie i stać pieniądze. Mimo wszystko jednak patrząc pod kątem czasu i no właśnie patrząc pod kątem tego, jak to długo trwa, to powoli jest to wyniszczanie siebie i swojego organizmu i życia. I cóż, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, bardzo chętnie odpowiem.
No ja na pewno mam wiedzę, trochę wiedzy o głodówkach i o odżywianiu, ale to, że mam jakąś wiedzę, to i tak to nie znaczy, że właśnie, że nie mogłem popaść w nauk, bo popadłem. I cóż to więcej mówić, to jest nagranie bardzo spontaniczne. Wiadomo, że tutaj nie wiem, nie przygotowywałem się do tego nagrania, więc więc to nie jest takie spójne mówić o swoim problemie, bo zawsze są jakieś flashbacki emocji, czy właśnie tego, jak to wszystko przebiegało i nie do końca wiadomo, jak to ugryźć problem, jak ugryźć ten problem, ale myślę, że jakoś tam zaobrazowałem wam, jak to przebiega. No i będę nagrywał, możliwe, że będzie dużo filmików, a możliwe, że będzie mało. Nie wiadomo, co to będzie, ale cel jest jeden. Wyjść z uzależnienia plus nagrać wam właśnie tą drogę, jak to będzie przebiegało i czy się uda, czy nie. I co mogę powiedzieć na koniec? Uważajcie na siebie, bądźcie szczęśliwi i róbcie to, co kochacie. Nawet jeżeli inni uważają to za złe. To czasem może trzeba popaść w nauk, aby się obudzić i aby wzrosnąć duchowo, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo wiem, że tutaj chyba większość osób, które mnie oglądają, to jednak nie mają takiej styczności z rozwojem duchowym, więc takie słowa mogą budzić różne skojarzenia. Ale cóż, wszystko jest duchowe, świat jest duchowy, kocham się rozwijać i płyńmy razem w tej przygodzie. Mam nadzieję, że dla wszystkich będzie to fajne, że ja w końcu pokonam nauk i będę się przy tym dobrze bawił i wy będziecie się przy tym dobrze bawić, bo na pewno humor mnie nie opuści, chociaż no jem, na pewno to też jest słowo, nie można nigdy niczego w życiu zakładać, już się tego nauczyłem, ale możliwe, że wyniesiecie z tego dużo nauki, będzie na pewno edukacyjnie, ale będzie też osobiście i intymnie, jakby to nie brzmiało. Pozdrawiam serdecznie i lecimy. Zaczynamy pokonywanie uzależnienia od niezdrowego jedzenia. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Aloha, hej!